Cześć, siemanko, z tej strony Lides, witam was. Jakby to wam powiedzieć, w odcinku siewnym, w kolejnym vlogu na moim kanale, w dzisiejszym vlogu siewy przężyta, borowik, przężyto pierwszy rok po centrali. Przężyto bardzo ładnie w tym roku sypało. Dlaczego nie było odcinka ze żniw? Odcinka ze żniw nie było też dlatego, że nie było jak. No żniwa u nas trwały jeden dzień, bo mieliśmy kombajn, mieliśmy czas, pogodę. Cały jeden dzień, wszystko omucone. Jak sypało, no to przężyto gdzieś na 7 ton. Pszenica około 7,5-8. No myślę, że plon zadowalający, no taka średnia, jeszcze nie wiemy, bo nic żeśmy nie sprzedawali. Ale to wam powiem wszystko, jak posprzedajemy wszystkie zboża, jak to powychodziło. No już tutaj musieliśmy sobie ze swojego przężyta, no to musieliśmy już wziąć, żeby zasiać. No i co wam mogę powiedzieć? Amofoska tu jest chyba. W ilości 300 kg na hektar była wysiana. A jak nie amofoska, to wam zrobię sprostowanie do tego, jak ten nawóz się nazywa. Albo wam jeszcze powiem w tym odcinku, tylko w innym momencie, jak ten nawóz się nazywał. Czy ale w każdym bądź razie 300 kg na hektar. 300 kg na hektar było siane. Przężyto zaprawiamy. No tak się ono, tak się prezentuje po zasiewie. No, ziarenka może gdzie nie gdzie są na wierzchu, ale no siewnik poznaniak, musicie wybaczyć, ale jakoś to będzie, bo grabki nie zagarniają. Jeszcze będziemy się zastanawiać, czy będziemy bronować po tym, czy nie, ale myślę, że to był pierwszy przejazd od grząby, no to tak już musi zostać. No i chyba tak będzie. No co wam jeszcze mogę, drodzy widzowie, powiedzieć? Cały tydzień u nas tutaj padało w naszych okolicach. Dzisiaj mamy 24 września. Tak, 24 września dzisiaj mamy. Cały ten tydzień u nas padało. Calutki. Nie było w ogóle pogody. Dwa dni pogody. Piątek, no i dzisiaj mamy sobotę. Tak, sobota 24 września, no. I praktycznie w ogóle nie było pogody. Cały czas padało, no. No i zrobiło się okienko pogodowe, wjeżdżamy, siejemy elegancko. No i co wam mogę powiedzieć jeszcze? No, żniwa przebiegły bardzo fajnie, zrobiłem wam chyba jeden filmik z tych prac pożniwnych, jeszcze nie wiem, bo mam jeden do montażu, tylko wiecie jak to jest żniwa, teraz też szkoła, obowiązki. Nie wiem jak to będzie, bo jeszcze wam może wrzucę jeden filmik pod muzykę, bo widziałem, że tamten wam się bardzo podobał. Mi też się on podobał, więc jeszcze się zobaczy wszystko co i jak będzie. Co wam mogę powiedzieć, na jesieni jeszcze będziemy siać chyba już nic, tylko to przężyto. Na wiosnę będzie zasiane więcej, bo na wiosnę będzie posiane jeszcze pszenica jara, no i może kukurydzę. Jak ktoś z was by chciał napisać mi w komentarzu, jaka kukurydza, jak wy w ogóle zapatrujecie się na kukurydzę na ziarno, ile dajecie nawozu, jak, czym pryskacie i co tam robicie, to by było bardzo fajnie, wam powiem. Bardzo bym był wam za to wdzięczny, jakbyście zrobili to. Bo jestem bardzo ciekawy, jak u was to wychodzi i bym sobie zobaczył, jak to u nas wyjdzie. Tak więc na ten moment to tyle. Jak już będzie końcówka pola zasiana, to wam dogram jeszcze końcówkę filmu. Powiem wam, jak co, ile wychodzi na hektar. Bo na razie takie odgrząby, przejazdy mógłbym rzec kontrolne. Ale jak widzicie, siejemy w mokre. Ładna, tu jest ładna ziemia, trzecia klasa. Ale to
powiem wam pod koniec filmu, tata już jedzie na ciągniku, więc do zobaczenia po krótkiej przerwie. Materiał siewny prezentuje się oto następująco. Każde ziarenko jest pokryte bejcą. A to taki chciałem wam powiedzieć przerywnik. Tak więc widzowie, widzimy się już. Jest zasiane więcej niż pół pola. Wsia, takie sprostowanie, to jest nie amofoska, tylko potafoska. Taki żeśmy na wóz kupili. Cena na dzień dzisiejszy to jest 3800 za tonę tego nawozu. Co wam jeszcze bym chciał powiedzieć w tym odcinku? No sieje się według mnie ładnie, no ziemia jest... mokrą ziemię się sieje, to jest według mnie najważniejsze. Trochę katar mam, ale to od kurzu. Od bejty. No, tak więc co wam mogę, widzowie, jeszcze ciekawego powiedzieć? Zostawcie łapkę w górę sobie z dzwoneczkiem. Zapraszam was na kolejne filmiki w tym roku. Jeszcze nie wiem, czy może będzie jakiś filmik, nie wiem, z orki, czy coś w ten deseń, może coś. A w przyszłym roku postaram się wam nagrywać o wiele więcej tych filmików, odcineczków, żebyście mieli co oglądać, a nie, że parę vlogów, na pewno w przyszłym roku żniwa wam nagram, siewy na wiosnę, wiecie, no a tak no, to shortsy raczej będą się pojawiać na moim kanale, tak jak zazwyczaj, no. No jakoś to musi być, no, będę się starał dla was nagrywać więcej, tak jak czas pozwoli, ale na pewno więcej niż w tym roku. Tak więc dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Do kolejnych odcineczków. Trzymajcie się. Cześć. Siemka.